Dzień dobry Państwu. 105 tysięcy. Tyle osób zmarło dotąd w Polsce z powodu COVID-19. Kolejne kilkadziesiąt tysięcy nie żyje z powodu przeciążenia systemu ochrony zdrowia. 105 tysięcy to tak, jakby zmarli wszyscy mieszkańcy Legnicy czy Chorzowa. I to nie są tylko cyfry, to nie są abstrakcje. Po 2 latach pandemii prawie każdy i każda z nas zna kogoś, kto kryje się za jedną z tych cyfr. To członek naszej rodziny, to najbliższy przyjaciel, sąsiadka, ulubiona nauczycielka. Każdy kolejny dzień to kolejne osoby, które pogrążają się w żałobie. Nie zgadzam się na to, żeby codziennie umierały osoby, które mogłyby żyć. Jestem lekarką i chcę, żeby ratowano zdrowie i życie. Życia Polaków nie ratują dzisiaj rządzący politycy, bo zamiast skupić się na wzroście zakażeń, na liczbie ofiar, na liczbie osób objętych kwarantanną, których jest dzisiaj ponad 1 000 000, i na tym, jak ograniczyć liczbę ofiar, skupiają się głównie na swoich słupkach poparcia. Życie i zdrowie codziennie ratują lekarki, ratownicy medyczni, pielęgniarki, diagnostki. To są osoby, które codziennie w swojej pracy stykają się z cierpieniem i śmiercią, które w swoich dyżurkach mają laurki od dzieci pacjentów z rysunkiem i podpisem: proszę, uratujcie mojego tatę. A tego taty od kilku dni już nie ma. To medycy pochylają się z rurką intubacyjną nad pacjentem, który przed chwilą skończył rozmawiać ze swoją żoną przez telefon, bo chciał się pożegnać. To w moim gabinecie moje pacjentki płaczą, bo zostały same na starość, bo w rodzinie miały już 6 pogrzebów, bo syn leży pod respiratorem. Są też te szczęśliwe zakończenia, mimo że brakowało już nadziei, jak to mojej koleżanki anestezjolożki, która rok temu w Wigilię płakała z bezradności, intubując pacjentkę, by po paru tygodniach starań całego zespołu móc ją uściskać, wręczając wypis przy wypisie do domu. Ja nie pracuję bezpośrednio z pacjentami chorującymi na COVID, jestem specjalistką endokrynologii, więc skąd znam te wszystkie historie? Proszę Państwa, od 2 lat tak wyglądają moje rozmowy ze znajomymi medykami. Rozmawiamy, bo to pomaga radzić sobie ze skrajnym zmęczeniem, z bezradnością, z frustracją, z wypaleniem zawodowym. Wielu z nas czuje się upokorzonych warunkami pracy, jakimi stworzyli nam politycy. Mamy do czynienia z największym zagrożeniem dla zdrowia i życia Polaków od czasu II wojny światowej, a państwo wciąż żałuje pieniędzy na godne wynagrodzenia dla ratowników czy pielęgniarek. Wielką nadzieją dla nas, dla medyków, były szczepienia. Pamiętam radość i ulgę, kiedy bezpieczne, skuteczne preparaty uzyskiwały rejestrację, kiedy mogliśmy się zaszczepić. I wiarę, że dzięki szczepionkom ten koszmar się wkrótce skończy, że przestaniemy patrzeć na śmierć naszych pacjentów, której nie mogliśmy zapobiec. Jestem głęboko wdzięczna, że mogłam się zaszczepić 3 dawkami szczepionki. Dzięki temu COVID, który przeszłam w tym miesiącu, wyglądał jak przeziębienie. 61 tysięcy osób przeżyło 2021 rok dzięki szczepionkom. To czyjaś babcia, tato, najlepsza przyjaciółka. To wielki sukces nauki, rozumu i humanizmu. Niestety stanowczego naukowego podejścia zabrakło rządzącym, wdrażając Narodowy Program Szczepień i później, kiedy PiS nie zdecydował się na wdrożenie paszportów covidowych. Kiedy było już jasne, że zaszczepiło się nas za mało, że czeka nas kolejna fala zachorowań, kolejne zgony. Prawo głośnej bandy egoistów do roznoszenia wirusa okazało się ważniejsze niż nasze prawo do życia i zdrowia, prawo obywateli i obywatelek do opieki medycznej. Jestem lekarką i popieram obowiązek szczepień. Wiem, że są bezpieczne. Wiem, że dzięki nim trudniej się zarazić, że przebieg choroby jest łagodniejszy, że ryzyko ciężkich wieloletnich powikłań i śmierci jest znacznie niższe.
Szczepienia chronią życie. Dlatego apeluję, szczepmy się. Jeśli ktoś z Państwa nie przyjął jeszcze pierwszej, drugiej czy trzeciej dawki szczepionki, zapiszcie się na nią dzisiaj, teraz, natychmiast. Dziękuję.